Witam Państwa. Nareszcie się udało. Po wielu latach, po wielu trudach, to prawie po 10 latach, od 3 lat próbujemy razem z moimi przyjaciółmi astrologami i jednocześnie 3 matematykami, gdzie liczyliśmy. I cały czas codziennie będziemy liczyć i podawać tutaj na stronie azborowiecki.net na blogu. Dni pozytywne do działań to te, którym kosmos sprzyja. Ten, którym dniom po prostu daje. Przede wszystkim we wszystkich działaniach, tych najbardziej szczęśliwych, tych najbardziej pozytywnych, tam gdzie musimy coś ruszyć. I następne, które są niezbyt przyjemne, bo to negatywne dni, wtedy kiedy kosmos nie sprzyja. Nie sprzyja, a nawet przeciwdziała. Chcemy otworzyć coś, ale nam się nie udaje. Mało, że nie udaje, jest bardzo ciężko. Po co się męczyć, jeżeli możemy poczekać do tego dodatniego dnia. I są dni neutralne, kiedy kosmos patrzy na nas z zupełną obojętnością i bez różnicy jemu, czy nam się uda, czy też nie. Ale jeżeli możemy wspomóc, to tylko plusem. Jeżeli możemy przeczekać minus, to trzeba. Neutralny czas. Poczekaj również. Chyba, że masz coś do załatwienia. Coś do załatwienia, co nie jest zbyt istotne. Zapraszam wszystkich Państwa codziennie na stronie. Tu na górze będziemy pokazywać. Ze względu na to, że to wymaga bardzo ciężkiej pracy. Jednak codziennie trzeba wyliczyć i to robimy w trójkę. Raz kolega liczy, raz następny kolega, bo jednak to jest dosyć potężne zobowiązanie. Mam nadzieję, że z tego skorzystasz. Że każdy z Państwa będzie korzystał, niech się przygląda sobie. Otwiera się przed nami świat kosmosu, a to jest bardzo ważne. Jeżeli istnieje taka możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać? Do zobaczenia.